chciałabym wam polecić książkę Aimed Game. Autorem tej książki jest James Frey i Nils Johnson Shelton. Z twórczością Nilsa Johnsona Sheltona jeszcze się nie spotkałam, ale Jamesa Freya czytałam kilka powieści i uważam, że są naprawdę dobre. Endgame to nie jest nie tylko powieść, to międzynarodowy projekt. Książka wyszła w kilkudziesięciu krajach jednocześnie, razem ze startem gry internetowej. Gra jest podobna na podstawie książki i ma też trzy etapy, jak trzy części książki. A nagroda to jest dosłowna góra złotych monet. W tej grze może wziąć udział każdy, na całym świecie. A powieść zaczyna się w naszych czasach, teraz. W Ziemię uderza 12 meteorytów. Każdy z nich jest wezwaniem dla jednego z 12 graczy. Człowiek, którzy grają w pradawnych plemion. Od dziecka są wybierani i szkoleni, by rozwiązywać zagadki, by walczyć i bezprawnie, bez wyrzutu sumienia mordować. W tej książce nie ma głównego bohatera. Narracja toczy się z punktu widzenia kilku postaci, właściwie prawie wszystkich graczy, trzeciej osobie. No, niektóre postacie jakoś szczególnie mi się spodobały i mam nadzieję, że to one wygrają cały endgame. A endgame w książce to też taki konkurs, zawody, w których można jedna osoba tylko wygra i przeżyje. Został zorganizowany przez kosmitów, bogów, Anunnaki, ludzi niebios, twórców prawdopodobnie cywilizacji ludzkich na Ziemi. Powieść mi się podobała. Miała wiele cech, które lubię w takich typu książkach. Taki jest książka science fiction, połączenie z akcją i połączenie z powieścią młodzieżową. Były tutaj wątki romantyczne, dużo zwrotów akcji, suspens i tajemnice, dużo zagadek. W książce mamy też bardzo często, co kilka rozdziałów, takie zagadki. Ale one mogą być mylące, bo nie wszystkie mogą dotyczyć książki albo gry. Książka w pewnym sensie przypomina Igrzyska Śmierci, bo też tutaj nastolatkowie są walczą na śmierć i życie w grze, która jest dosyć trudna. Ale endgame jest inny. Endgame może być rewolucją, w którą czytelnik może zaangażować się też jako w świecie rzeczywistym, także w świecie fikcji literackiej. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, który może być zastosowany przez również innych pisarzy. Książka, w którą czytelnik może zaangażować się i w rzeczywistości, jak i w fikcji literackiej. Polecam ją naprawdę do przeczytania. Nawet jeżeli się komuś nie przypadnie, to warto przeczytać i znać jej treść. Ja myślę, że przeczytam następne części, bo pierwsza była naprawdę wciągająca. W pierwszej części możemy poznać odpowiedzi na kilka pytań, między innymi: kto z kim zawrze sojusz, pokój, kto będzie ścigał, kto będzie ścigany, kto nie przeżyje pierwszego etapu, kto zwycięży w pierwszym zadaniu i zdobędzie pierwszy klucz do następnych etapów oraz co niektórzy są w stanie zrobić, żeby wygrać. W szczególności może ona się spodobać młodzieży, ale też starszym czytelnikom. Młodszym może się podobać, ale nie sądzę, żeby ta ilość brutalnych morderstw im przypadła do gustu. Mi to trochę przeszkadzało, ale jednak naprawdę warto. Bardzo lubię ten typ książek. Fantastyka i science fiction w jednym. Przyszłość, ale też teraźniejszość. Wojna, którą nie wiadomo do końca, kto jest dobry, a kto zły. Osobiście ja kocham czytać książki. Czytam ich od dawna i mam już w swojej kolekcji prawie 300 książek, więc polecam czytanie. Dzięki temu możemy się przenieść, gdzie tylko chcemy. Ta książka, jak i inne powieści, są dostępne w księgarni edukacyjnej. Serdecznie zapraszam.